Zastanawiałem się, kombinowałem, co będzie dobre, co będzie niedobre. No i co mogę powiedzieć? Coś takiego. Vortex, Razor, jest lunetka, która jest lunetką w wersji trzeciej. A zresztą może jak otworzymy, to będzie lepiej widać. Tak to wygląda. Widzicie, od razu jest oznaczony Razor HD Gen 3 i tutaj dość bogaty jest zakres, jeśli chodzi o ogniskową. Dzisiaj takie rozpakowanie, wstępne zapoznanie się przeze mnie i przez Was z tym urządzeniem. Pierwsze co, to mamy, że inspekcja przeszła w tym urządzeniu. Drugie co mamy, to nalepkę. Co prawda dostałem ją z jakąś dziurą. Drobne przypomnienie, jeżeli oglądasz teraz materiał, który traktuje o szeroko pojętym strzelectwie, to przypominam, że w opisie filmu macie strzelectwo i macie playlistę, na której znajdują się filmy właśnie o tej tematyce. Macie instrukcję do tak zwanego celownika, jest to wszystko dokładnie opisane. No, dzisiaj się nie będziemy w to zagłębiać, ja tylko powiem, że wybrałem wersję metryczną. Bo wydaje mi się, że całe życie operuję w metrach, w centymetrach, w systemie dziesiątkowym, a przeliczanie jardów na cale, to zupełnie można dostać jakiegoś problemu w głowie. Tak więc, żeby sobie oszczędzić tych problemów, to wziąłem wersję w miliradianach i wszystko jest metrycznie przeliczane. Tu jest dodatkowo informacja o samej optyce. Warto to wszystko dokładnie przeczytać, żeby przede wszystkim dobrać sobie montaż do takiej optyki, żeby przede wszystkim zapoznać się, z jakimi siłami będziemy pewne elementy przykręcali do montażu, żeby nie uszkodzić. Wyoglądałem dziesiątki godzin, jak nie setki godzin, różnych materiałów związanych z lunetami i na podstawie przemyśleń tych osób, które pokazywały różne wersje, zdecydowałem, że nie będę wchodził w półśrodki, bo być może strzelectwo długodystansowe stanie się moim ulubioną dziedziną tego tematu i nie będę potem 15 razy tego wszystkiego wymieniał, żeby dojść w końcu do tego elementu, który mogę kupić na początku. Tak więc ryzyk fizyk. To też nie jest żona, można to zmienić, chociaż w dzisiejszych czasach żonę też można zmienić. Otwieram przykrywkę, widzicie co się znajduje w lunecie. W Kielcach kupiłem, taka firma z Kielc, Absolutus. I co ciekawe, rozbieżność cenowa, jeśli chodzi o te urządzenia, jest gigantyczna. Gigantyczna, można powiedzieć od tej ceny, którą ogarnąłem sobie właśnie w Absolutusie. Także warto zawsze podzwonić po tych firmach, bo dzwoniłem do kilku firm, pytałem o różne, o wersję, jaką cenę mogą mi zaoferować w porównaniu do tej, która jest na stronie internetowej, ale rozbieżność przy zakupie tej lunety, gdzie importer w kraju jest w zasadzie tylko jeden, to była aż pomiędzy tą ceną, jaką kupiłem, a najwyższą, jaką mi zaoferowano, to 5000 zł. Tak więc naprawdę srogi rozrzut i warto pozwolić, popytać gdzie, co, jak i gdzie możecie lepszą cenę sobie wynegocjować. Może na początku zacznijmy od tego, co jest w zestawie. Pierwszy element to osłona przeciwsłoneczna, którą możemy sobie dokręcić do naszej lunety razem z pokrywką. Oprócz tego jest druga pokrywka, a jeżeli byśmy chcieli stosować tego typu zabezpieczenia zarówno od strony okularu, jak i od strony samego wejścia światła do lunety, tak więc to jest opcja dodatkowa. Tutaj też mamy informacje attention, od razu Wam pokazują z jakim momentem, żeby nie przekraczać momentu 18 cali na funt. I niby metryczne, ale tu już się nie pokusili o przeliczenie. Oczywiście kalkulator do przeliczenia na newtonometry znajdziecie w sieci i to około 2 newtonometrów jest. Tak więc ten montaż optyki będziemy robić w kolejnym filmie. Też obejrzałem, wyczytałem naprawdę dużo materiału i mam nadzieję, że podołamy temu wyzwaniu. Wy oczywiście będziecie mogli mnie skrytykować albo, na co bardziej liczę, będziecie mi podpowiadali,
co mogę ewentualnie zrobić lepiej. Dużo ujęło mnie to, że na stronie Vortexa jest bardzo dużo materiałów, mają też swój podcast i w tym podcaście mówią, nie wiem, chyba wszystkie te podcasty takie niby 10-minutowe plus dłuższe pooglądałem, dotyczące właśnie optyki, montażu, kłopotów serwisowych, bo dożywotnia gwarancja jest na to urządzenie, tak więc oni się spotykają z różnymi problemami, jeśli chodzi o serwis i w wielu filmach o pewnych rzeczach mówią, a serwis jako Vortex tego nie zaleca. Tak więc o tym będziemy rozmawiać na spokojnie podczas montażu tej lunety. Czekam jeszcze na dwa montaże. Jeden jest pochylony, czyli można powiedzieć, zakładam, że być może nawet dalej niż to 500 metrów. Drugi jest klasyczny w zerach. Jeden szpura, drugi, nie pamiętam tej firmy, w jakiej to nabyłem. Jest CR2032 bateria. Jest dodatkowy pierścień, który będziemy mogli nałożyć sobie na okular na to miejsce, gdzie będziemy regulowali powiększenie. Jeżeli będziemy mieli problem z regulacją, to możemy sobie taki pierścień nałożyć. No i tutaj jest ta dźwignia i tą dźwignią zakładam, że będzie nam się wygodniej to regulowało. Druga bateria CR2032 do podświetlania. Kolejna opcja, oprócz pierścienia i dwóch baterii, to jest klucz i tych kluczy nawet bodajże są dwa. Jakbyście jeden zgubili, to macie zapasowy. To jest fajna opcja, to jest do zerowania wieżyczek opcja. Z jednej strony macie metalowy klucz imbusowy w odpowiednim rozmiarze, a z drugiej strony macie ten element, który będzie nam wchodził w to pokrętło i będziemy mogli to regulować. Przejdźmy może do sedna, czyli pudełko już sobie odstawię. Sama luneta. Duży jest to byk. Może pierwsze co, to zobaczmy na wieżyczkę. Jak widzicie, jest tutaj jeden klik, to jest 1/10 miliradiana i też się to dość łatwo przelicza. Jedno kliknięcie na 100 metrach to jest 10 cm na tarczy. Przy 300 metrach to będzie 3 cm. Przy 1000 metrach to będzie 10 cm jeden klik. Tak więc z punktu widzenia europejskiego systemu jak najbardziej ta wersja MW w radach, milach, jak to tam zwał, tak zwał, jest chyba zalecana. Zresztą widziałem, że nawet w Stanach jest tak, że goście zaczynają w tym swoim systemie, ale później, prędzej czy później każdy mówi, że przechodzi, jeżeli go to wciągnie właśnie w ten system, bo jest prostszy i czytelniejszy. Mamy zabezpieczenie okularu tego typu, jest zamykane. I alternatywnie jest to wykonane z gumy, dość dobrze naciągnięte. Mam nadzieję, że od razu tego nie zepsuję. Ściągnę sobie to z okulara. I to jest alternatywne, co żeśmy przed chwilą widzieli, że możemy w ten sposób też to, jeżeli nie chcemy tych takich bardzo rozbudowanych, miękka guma, fajnie to jest zrobione, tu jest plastik, wygląda to wszystko całkiem ok. No, zaletą tego jest to, że nie zgubimy, niemniej jednak jak założymy na okular tą gumę, no to widzicie, że tutaj mamy regulację. Regulacja też jest dodatkowym jak gdyby wskaźnikiem, ile żeśmy wsunęli, wysunęli. Regulację już do dopasowania do naszego oka, czyli żebyśmy mogli sobie idealnie dopasować ten obraz. Tak więc jak sobie ustawimy to dobrze do swojego oka, i założymy, no to nie ma problemu, ale jakby ktoś chciał wprowadzić korekty, to trzeba by to zdejmować. Tak więc w takim wypadku można stosować na przykład te nakładki. Tutaj wszystko, no nie ma żadnych luzów absolutnie. Zresztą osoby, które mają większe doświadczenie w tym temacie, mówią, że jeśli chodzi o jakość wykonania, to naprawdę jest dobrze. Ja tutaj pewnie nie odkryję Ameryki, jak faktycznie powiem, że jest całkiem nieźle. Jeśli chodzi o ten pierścień, który nam zmienia przybliżenie, mamy w zakresie od 6 do 36, też on bardzo, bardzo lekko chodzi. No można powiedzieć, no nie ma tutaj absolutnie do niczego zastrzeżeń. Z drugiej strony mamy dokładnie tą samą sytuację, też mamy zabezpieczenie. Też możemy sobie to zdjąć, bo też w ten sam sposób jest wykonane na takiej gumie. Nie wiem, jaka poprawna technika tego zdejmowania, ale dość dobrze siedzi. Pewnie to nam też w razie jakiejś tam niepogody uszczelni wszystko. I też, jak widzicie,
naprzód mamy alternatywną opcję, czyli możemy stosować ten kapturek, albo w momencie, kiedy strzelamy w słońcu, możemy sobie jeszcze wkręcić ten element. Który jest osłoną przeciwsłoneczną i w tym momencie ledwo nam się to już w kadr mieści. Kolor nie czarny, taki wpadający we fioletowy. Jak byłem w sklepie, to pani mówi, no bardzo ładny kolor. Pierwsze, co jednak kobiety zwracają uwagę, to jest kolor tego urządzenia. I teraz tak, żeby taką wieżyczką regulować, musimy ją podnieść. Jak ją położymy, to ona się blokuje. Tutaj z boku będzie, w momencie, kiedy będziemy kręcili, wyczuwalny klik. Widzicie, że tu się pojawia pierwszy element, który będzie nam sygnalizował, który obrót wykonujemy. Dość duży zakres regulacji. Zachęcam do popatrzenia w parametry. Nie uczyłem się ich na pamięć. Tak więc można sobie, ja to może nawet gdzieś tam zlinkuję w opisie, a jak nie, to na pewno znajdziecie. Znowu dojdę do zera i blokujemy wieżyczkę. Tutaj dokładnie jest tak samo. Też mamy możliwość wprowadzenia poprawki na wiatr. Luzów jakoś takich dużych nie stwierdzam. Trochę może się chybocze. Klik. Bez wątpienia dobrze wyczuwalny i mam nadzieję, że również i słyszalny. I jeszcze tutaj opcja, jeśli chodzi o krzywą paralaksy i mamy zakres od 10 jardów. Tak więc też to jest ciekawe, że wszystko jest w metrycznym systemie, ale jeśli chodzi o paralaksę, nie wpisali 10, 20, 30, 100 metrów, tylko w jardach. No, nieomalże, ale niestety nieomalże pokrywają nam się te parametry. Mam nadzieję, że później jak już to zamontuję, to uda mi się pokazać, jak to wszystko funkcjonuje. W jakiś sposób mi się uda tutaj do tego okularu zajrzeć kamerą, tak żeby można było sobie pooglądać, co widać przez tą lunetkę. Na razie ustawmy ją na 100 z kawałkiem, to będzie pewnie nasze 100 metrów. Kolejną opcją ukrytą, pstryk, to mamy regulację podświetlenia krzyża. Mamy 10 trybów, czyli tryb na przykład 10, wolne, wyłączone, 9, wyłączone, 8, wyłączone. Jeżeli mamy potrzebę stosowania, no to pomiędzy każdą opcją mamy możliwość wyłączenia też podświetlenia tego krzyża. No i również tutaj widzimy, że jest miejsce na baterię, którą trzeba włożyć. Mamy dwie na stanie. Od razu odkręcę. Mamy to narzędzie, chociaż wydaje mi się, że lepiej jak ono by było wykonane z plastiku, bo jednak metal o metal, to już pierwsze wykręcenie i już widzę delikatny problem. Biorę baterię, mamy oznaczone tutaj, że od strony tej pokrywki jest plus. Dobra, zakręcone. Ciekawą opcją też jest zerowanie wieżyczek. Tutaj dobrze, może jakbym trochę się przybliżył. Tak to jest sprytnie wymyślone, że nie trzeba tego bardzo kombinować i przede wszystkim zerowanie wieżyczek nie jest z klikiem. Jeżeli chcemy wyzerować wieżyczkę, to ona jest zamknięta, opuszczona, wchodzimy tym kluczem tutaj, luzujemy śrubę i od góry wchodzimy i widzicie, regulujemy. I nie ma tu absolutnie żadnego kliku, tak więc można sobie to w ten sposób wyzerować, że nawet jeżeli zero, z taką precyzją, że nawet jeżeli zero wychodziłoby Wam pomiędzy kliknięciem, to jesteście w stanie o ten, można by powiedzieć, pół milimetra, no pół klika, jedną czwartą klika sobie wyzerować. Na końcu zakręcamy tą śrubę i mamy wyzerowane. Podobna sytuacja jest na tej bocznej wieżyczce. Tutaj też mamy wejście na klucz impulsowy i również w ten sam sposób możemy sobie tą wieżyczkę wyzerować. No wygląda to ładnie, imponująco. Zobaczymy, czy
No, czy podołam temu wyzwaniu, czy zainstaluję i przede wszystkim, czy jak już przyjdzie do weryfikacji celności, to czy faktycznie no, będę w stanie gdzieś dalej niż 100, 200, 300 czy 500 metrów celnie strzelać. No a to potrzeba jeszcze chwilę czasu, ale nie lękajcie się, w kolejnej mojej takiej wstawce, można by powiedzieć, karabinowo-broniowej, właśnie skupię się na tym, że będziemy to instalowali. I tą wiedzę, którą zdobyłem przez te godziny, będę starał się syntetyzować w jednym odcinku. Jak widzicie, jest 6x36 razy 56 i made in Japan, czyli wykonana w Japonii, i są tutaj zastosowane również japońskie, podobno, soczewki, co gwarantuje to, że będziemy mieli możliwie najmniejsze zniekształcenie, odpowiednią jasność. No i w ogóle miód malina ma być, ale jak czy będzie, czy nie będzie, to wam dam znać, i jak nie będzie, to też wam powiem, że nie jest, że albo ja, albo ta luneta nie daje rady.